trakcie życia wielokomórkowych organizmów dochodzi do śmierci niektórych z ich komórek. Takie poświęcenie jest potrzebne. Bez niego nie odbędzie się choćby kreowanie kształtów ciała. To dzięki śmierci komórkowej modelowane są np. palce u rąk, czy też zanika ogon kijanki, gdy ta dorasta. A co ze śmiercią bakterii, które są organizmem jednokomórkowym? Czy śmierć takich pojedynczych komórek może mieć sens? O tym oraz o jednej z technik ogniskowaniu elektrycznym, która może pomóc w oczyszczaniu wyizolowanych z bakterii czynników niosących śmierć, opowiem właśnie w tym odcinku. Usunięcie autoreaktywnych limfocytów T, żeby nie zagrażały własnym tkankom. Rogowacenie komórek naskórka, żeby odnawiać jego warstwę, czy też zanik gruczołu mlekowego po skończonym karmieniu. Słysząc o tego typu sytuacjach, nikt nie ma wątpliwości, że śmierć pewnych komórek podczas tych procesów ma sens. Niektóre giną, bo to ma pozytywny wpływ dla ogólnej kondycji organizmu. Problem ze zrozumieniem takiego poświęcenia zaczyna się w sytuacji, kiedy zastanawiamy się, jaki pożytek mogłaby przynieść organizmom jednokomórkowym. Przecież to jest bez sensu. Komórka ginie, no i co dalej? Bez sensu do czasu, aż uświadomimy sobie pewną ważną rzecz. Bakterie tak naprawdę nie żyją w pojedynkę. Budują one różnego rodzaju społeczności. Występują w grupie, tworząc agregaty, kolonie czy złożone populacje zwane biofilmem. Opisywałem go w jednym z odcinków. Jak pamiętacie, ten wykazuje przecież nawet cechy prymitywnej tkanki. Komórki są w nim połączone nie tylko strukturalnie, ale też funkcjonalnie. Regulują się wzajemnie. Kiedy takie społeczne życie sobie uświadomimy, śmierć pojedynczych komórek zaczyna nabierać sensu. Tak naprawdę, gdyby śmierć komórkowa bakterii sensu nie miała, ewolucja nie zatrzymałaby w poszczególnych komórkach genów, które do niej prowadzą. Ta jednak wpisana jest w ich genetykę i nazywa się programowaną śmiercią komórki. W ciągu ostatnich lat tego typu przepis rozpoznano u różnych gatunków i określono jako kluczowy dla przetrwania społeczności mikroorganizmów. Śmierć komórkowa bakterii w pewnych aspektach ma podobną rolę do śmierci autofagicznej u komórek eukariotycznych. Ta druga polega na tym, że długo żyjące białka albo uszkodzone organella komórkowe zostają oddzielone z fragmentem cytoplazmy i następnie degradowane przez odpowiednie struktury. U zwierząt dzieje się to w lizosomach, a u roślin i grzybów w wakuolach litycznych. Normalnie ten proces podczas fizjologicznych warunków nie jest bardzo nasilony, spełnia podstawowe recyklingowe zadania. Dostarcza to cząsteczek, które potrzebne są do podtrzymywania, nazwijmy to, dobrego życia komórki. Jednak w skrajnych sytuacjach komórka może zintensyfikować to działanie, co prowadzi do jej śmierci. U bakterii altruistyczna śmierć komórki jest odpowiedzią na stresowe sytuacje, takie jak właśnie niedobór pokarmu, stres oksydacyjny, infekcje fagami, czyli wirusami bakteryjnymi, traktowanie antybiotykami i wiele, wiele innych. Opiszę Wam teraz takie trzy ciekawe przykłady. Zacznijmy od Bacillus subtilis, czyli laseczki siennej. Tak nazywa się jedną z gram dodatnich bakterii, która została odkryta w 1835 roku. Jest ona dość pospolita, występuje w górnych warstwach gleby, gdzie zajmuje się rozkładaniem roślinnej materii organicznej, a także jest najprawdopodobniej normalną, komensalną bakterią jelitową ludzi. Część z komórek tej bakterii żyjących w grupie przeżywa dylemat, kiedy umrzeć, a może to się stać w różnym czasie. Gdy sytuacja z jedzeniem jest pod kontrolą, to znaczy warunki życia są stabilne, wtedy bakteria dzieli się na identycznie, genetycznie i morfologicznie komórki potomne. Ten proces powtarza się i tworzy się takie niezłe skupisko mikroorganizmów. W sytuacji, gdy składniki pokarmowe się wyczerpią, sytuacja się zmienia. Część bakterii zaczyna produkować endospory. Tak właśnie nazywa się inaczej przetrwalniki, czyli formę organizmu, która umożliwia przetrwanie jakichś niekorzystnych warunków środowiska. Wtedy to komórki dzielą się na dwa rodzaje. Na mniejsze komórki, które faktycznie będą zarodnikiem, i większe komórki, zwane komórkami macierzystymi, w której ten pierwszy będzie dojrzewał. Ta większa komórka po prostu połyka prekursor zarodnika. Gdy zarodnik jest już odpowiednio uformowany, komórka macierzysta musi ulec lizie, czyli śmierci komórkowej.
zajmują się tym autolizyny takie jak CVLB i CVLC. Działają one nieco w różnym czasie. Druga droga prowadząca do poświęcenia komórek dotyczy komórek niezarodnikowych. Te również ulegają śmierci komórkowej po to, żeby dostarczyć substancji pokarmowych, które zasilają sporulację. Jest to bardzo ważne, ponieważ tworzenie zarodników pochłania dużo energii. Co ciekawe, śmierć komórkowa jednych komórek może też regulować proces tworzenia zarodników przez inne. Produkcja form przetrwalnikowych może być opóźniona, a nawet zatrzymana na wczesnym etapie. Dzieje się to wtedy, kiedy część komórek poświęci się, żeby dostarczyć substancji pokarmowych dla tych komórek, które zastanawiają się, czy przyszedł już czas na tworzenie przetrwalników. Można zadać pytanie, po co? Otóż, gdyby cała populacja bakterii nagle zaczęła wytwarzać zarodniki, odtworzenie z nich formy wegetatywnej, czyli tej normalnie żyjącej, kosztowałoby mnóstwo czasu i energii, co mogłoby być bardzo trudne. Śmierć komórkowa części populacji reguluje ten proces i dzięki temu stosunek komórek wytwarzających zarodniki do wegetatywnych jest jak najbardziej korzystny dla optymalnego życia społeczności. Jak więc widać, śmierć bakterii służy populacji na dwa różne sposoby. Programowana śmierć komórek wykorzystywana jest nie tylko jako sposób pozyskiwania składników pokarmowych, ale również jako narzędzie do budowania. Można to zauważyć m.in. w biofilmach tworzonych przez Staphylococcus aureus. O tej bakterii mówiłem już we wcześniejszych odcinkach. Przypomnę, że jest to bakteria gram dodatnia, która żyje w jamie nosowo-gardłowej i skórze. Jej nosicielem jest nawet do 50% populacji. Kiedy nadejdą sprzyjające warunki, może prowadzić do zakażeń, które objawiają się wymiotami, biegunkami, wstrząsem, a nawet w skrajnych przypadkach śmiercią. Bakterie te podczas budowania biofilmu, podobnie jak inne mikroorganizmy, wykorzystują różne cząsteczki, które w uproszczeniu służą do zlepiania wchodzących w skład struktury komórek. Do tych molekuł należą polisacharydy, a także wyrzucony na zewnątrz DNA. Ten jest niezbędnym składnikiem do ich tworzenia. Sprawdzono to oczywiście w badaniach i zobaczono, że jeśli do takiego uformowanego biofilmu doda się DNAzę, czyli enzym degradujący DNA, to wtedy jego konstrukcja bardzo się osłabia. Co ciekawe, wystarczy śmierć nawet 1% bakterii, znaczy nie więcej niż 1% bakterii, żeby uzyskać stabilną konstrukcję. Wiadomo, że komórki, które zdecydowały się oddać życie dla dobra innych, produkują cząsteczki CIDA i LRGA, które są kontrolerami pracy hydrolazy peptydoglikanu, takiego enzymu rozpuszczającego ścianę komórkową. Dzieje się to według ciekawego mechanizmu. CIDA i LRGA to cząsteczki podobne odpowiednio do bakteriofagowych choliny i antycholiny. Choliny to takie małe białka, które lokalizują się w błonie komórkowej gospodarza i aktywują tworzenie się w niej porów. Dzięki temu umożliwiają hydrolazom peptydoglikanu dojście do ściany komórkowej, która znajduje się nad błoną i jej rozpuszczenie. Natomiast antycholiny, jak sama nazwa wskazuje, działają hamująco. Dzięki temu regulują czas, kiedy powinno dojść do destrukcji ściany. Ten ciekawy mechanizm, gdzie dochodzi do poświęcenia niewielkiej liczby komórek, przyczynia się do poprawy funkcjonowania innych i zwiększa ich przeżywalność. To przysparza medykom większego problemu, bo jak wiecie, z biofilmami przecież trudno walczyć. Kiedyś uważano, że jeśli w komórce bakterii zostanie uszkodzone DNA, wtedy taka komórka zatrzymuje podziały. Badania sprzed kilkunastu lat pokazują jednak, że u bakterii Caulobacter crescentus odpowiedzią może być też jej zniszczenie, co chroni pozostałych członków wspólnoty. Caulobacter jest gram ujemną bakterią, która żyje w ubogich w pożywieniu środowiskach, jak słodkowodne jeziora i strumienie. Przy niewielkich uszkodzeniach DNA bakteria faktycznie zatrzymuje podziały, a sama stara się naprawić problem, ale gdy uszkodzenie jest zbyt duże, nie pozostawia sobie wyboru. Posługując się cząsteczką endonukleazy BAP-E, niszczy swój materiał genetyczny, to promuje śmierć komórki. Istnieją dwa wytłumaczenia tego procesu. W pierwszym, którego możecie się domyślać, jest takie, że zabicie uszkodzonych komórek jest rozsądne, bo nie będą one pobierać substancji odżywczych, które mogą przydać się tym nieuszkodzonym. Ponieważ bakteria ta żyje w środowiskach, gdzie ma małą konkurencję ze strony innych gatunków, dość jasne jest, że zaoszczędzone zasoby trafią do komórek siostrzanych.
Takie uzasadnienie jest nawet rozsądne. Według innych naukowców śmierć może chronić populację komórek przed ewentualnym uwolnieniem fagów, które mogą chcieć uciec, mówiąc kolokwialnie. Przypominam, że fagi to wirusy atakujące bakterie. Według badań do inicjacji uwalniania śpiących w bakteriach bakteriofagów może dojść, kiedy zostanie aktywowana tak zwana odpowiedź SOS, która ma naprawiać błędy w komórkach. Kaulobakter, angażując mechanizm, w którym bierze udział wspomniana endonukleaza, na pewnym etapie poświęca się i chroni przed ich uwolnieniem. Bardziej przecież rozsądne jest zabicie kilku komórek niż uwolnienie czynnika, który zagrozi całej populacji. Tutaj na koniec historii tej bakterii ciekawostka. Kaulobakter crescentus jest bakterią spokrewnioną z przodkiem mitochondriów, które są niezbędne do apoptozy w komórkach eukariontów. Teraz wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy jakieś nowe białko, które uruchamia proces zaprogramowanej śmierci i chcemy go zbadać. W tym celu trzeba oczyścić go w bardzo dużej ilości, żeby mieć wystarczającą ilość materiału do różnych eksperymentów. Do tej pory metoda, którą stosowaliśmy, umożliwia tylko dostanie zaledwie odrobiny. Poświęcamy więc większość tego, co mamy, przeznaczając na badanie, które może pomóc dopracować metodę oczyszczania. W tym przypadku każda informacja na temat właściwości nowej molekuły jest bardzo przydatna. Wybieramy tutaj określenie punktu izoelektrycznego, czyli wartości pH, w którym białko ma ładunek obojętny, powyżej ujemny, a poniżej dodatni. Ten parametr jest konieczny do przeprowadzenia chromatografii jonowymiennej, która jest jednym z etapów oczyszczania. Mówiłem o niej w odcinku na temat Moonlighting Proteins. Co możemy zrobić, żeby określić punkt izoelektryczny białka, które nie jest opisane w żadnej publikacji? Mamy dwa wyjścia. Pierwsze gorsze, drugie lepsze. Pierwsze to doświadczenie in silico przeprowadzone w specjalnym kalkulatorze na komputerze. W odpowiedniej bazie danych szukamy sekwencji interesującego nas białka. Tę można znaleźć na stronie uniprot.org. Po wpisaniu nazwy cząsteczki bądź numeru identyfikacyjnego, jeśli go znamy, znajdziemy odpowiednią podstronę. Sekwencja aminokwasowa znajduje się prawie na samym dole. Kopiujemy ją i wklejamy do kalkulatora online. Ten według zaprogramowanych algorytmów określa interesującą nas wielkość. Problem w tym, że wyliczenia tej aplikacji wcale nie muszą być super dokładne. Taki kalkulator nie weźmie pod uwagę, że są jakieś możliwe modyfikacje aminokwasów w cząsteczce, nie weźmie wpływu dostępności rozpuszczalnika do odpowiednich miejsc białka. Poza tym na początku powiedziałem, że to nowe białko, więc skąd informacje o nim w bazie danych? Tak naprawdę to sami powinniśmy określić jego sekwencję, co dodatkowo utrudnia sytuację. Dlatego, żeby mieć trochę mniej zachodu, można użyć starej, sprawdzonej metody, jaką jest ogniskowanie izoelektryczne. Na samym początku trzeba przygotować żel, w którym będzie prowadzony eksperyment określania tego parametru. Jego bardzo istotnym składnikiem są substancje zwane amfolitami. Chemicznie są to związki amfoteryczne, to znaczy takie, które zawierają zarówno grupy kwasowe i zasadowe. W żelu musi pojawić się mieszanina takich związków o różnych punktach izoelektrycznych. Amfolity muszą mieć kilka cech. Między innymi muszą utrzymywać pH, które jest bliskie ich punktowi izoelektrycznemu. Czyli jeśli jakiś amfolit ma punkt izoelektryczny równy 5, to potrafi on utrzymywać wokół niego takie właśnie pH. Po drugie, żel jest roztworem wodnym, więc amfolity muszą się rozpuszczać w wodzie. Po trzecie, kiedy w tym żelu już będą, nie mogą w żaden sposób hamować białek, które są badane, to jest nie mogą z nimi reagować. Dzięki tym właściwościom cząsteczki stworzą w żelu coś w rodzaju takiej tablicy o płynnie zmieniającym się pH, na której będzie się poruszało białko, aż zatrzyma się w miejscu swojego punktu izoelektrycznego. Brzmi tajemniczo? Już wyjaśniam. Amfolity, które rozpuszczone są w żelu, muszą utworzyć gradient pH, czyli obszar, w którym obserwujemy płynne jego przejście, np. od pH 2 do pH 12. Będzie to możliwe, ponieważ amfolity wybiorą się w wędrówkę i ułożą w równe szeregi, jak podczas musztry. W elektroforezie posługujemy się prądem i to on pokazuje, w jakim kierunku mają pójść. Jeśli mówimy o prądzie, to powinny być tutaj też i elektrody. Po jednej stronie będzie elektroda dodatnia, anoda, po drugiej ujemna, czyli katoda. Przykładamy napięcie. Rozpatrujemy teraz sytuację, która jest na samym początku. Między elektrodami znajduje się mieszanina amfolitów. Takie
powiedziałem, mają różne punkty izoelektryczne i każdy z nich utrzymuje jakieś pH bliskie punktowi izoelektrycznemu. Więc ich zgromadzenie ma jakąś taką pośrednią wartość pH. Amfolity, których punkt izoelektryczny będzie niższy od tej średniej wartości pH, dostaną ładunek ujemny. Będą więc migrować do anody. Później ustawią się kolejne o niższej kwasowości itd., itd. Wraz ze swoim ułożeniem będą też w tym miejscu utrzymywać odpowiednie pH. Taki był przecież wymóg. Stworzy się więc coś w rodzaju tablicy, w której następuje płynna zmiana pH. Jeśli wykonamy rozdział elektroforetyczny białka, to wtedy będzie się ono poruszać albo w prawo, albo w lewo, bo też ma jakiś swój punkt izoelektryczny. W pewnym momencie natrafi na pH zgodne z jego wartością, tam uzyska ładunek wypadkowy równy 0 i się zatrzyma. Potem taki prążek się wybarwia za pomocą odpowiednich substancji. Dzięki temu można zobaczyć, w którym miejscu stanęło białko. Teraz ktoś mógłby zapytać, czy czegoś tutaj nie brakuje. Przecież musimy określić w jakiś sposób, w którym miejscu w żelu mamy jakie pH. To prawda, do tego służy odpowiedni marker, czyli mieszanina białek o znanym punkcie izoelektrycznym. Powinniśmy je rozdzielać razem z interesującym nas białkiem. Ich barwne prążki, zatrzymując się w odpowiednim miejscu, wskażą, gdzie jest jakie pH. Jak widzicie, śmierć komórkowa bakterii i też zresztą innych organizmów może być przydatna i jest faktycznie przydatna, a my możemy ją z powodzeniem badać w laboratorium. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was do obejrzenia też innych i jeśli nie subskrybowaliście jeszcze kanału, to zapraszam też do kliknięcia tego magicznego przycisku. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.